Czynności kontrolno-obsługowe Skoda Fabia. Jak mierzymy poziom oleju? Żeby sprawdzić poziom oleju tym oto miernikiem, wyciągamy miernik, przecieramy, wkładamy jeszcze raz i drugi raz wyciągamy. I jak wyciągniemy, odczytujemy. Poziom oleju musi się zawierać między wskaźnikami, takimi kropeczkami, między minimum maksimum. Po prawej stronie niebieski zbiornik płynu do spryskiwaczy. Na egzaminie go możemy otworzyć, zajrzeć i o płynie do spryskiwaczy mówimy, że zawsze chcemy mieć go jak najwięcej, a najlepiej, żeby zawsze był nalany do pełna. To jest zbiornik płynu do spryskiwaczy. Tutaj z tyłu, żółty, zbiornik płynu hamulcowego. I on z boku, na bocznej ściance, ma minimum maksimum. Płynu hamulcowego chcemy mieć na poziomie między minimum maksimum. Po lewej stronie taki obły z niebieskim denkiem zbiorniczek wyrównawczy płynu do chłodnicy. On również ma na bocznej ściance minimum, maksimum i płynu do chłodnicy. W zbiorniczku chcemy mieć między poziomem minimum a maksimum.